pana Jora o wykład. Zostałem już przedstawiony, więc już się nie muszę przedstawiać. Tu państwu puszczam w obieg do obejrzenia urządzenie, które będzie tematem mojej wypowiedzi. Nie chcę to nazywać szkoleniem, bo nie jestem profesorem. Jakieś informacje na temat tej technologii chciałem państwu przekazać. Skąd wziął się pomysł stosowania izolatora przez doktora Chmara? Doktor Chmara był weterynarzem i pszczelarzem. I doszedł do wniosku, że lecząc pszczoły stanęliśmy już przed ścianą. Ile my już chemii wkładamy w rodzinę, w gniazdo pszczele, ile wkładamy antybiotyk? Większość z państwa, ja sam, będąc posłuszny zaleceniom, stosowałem profilaktycznie do podkarmiania zimowego fumagilinę. Pamiętajmy, że fumagilina to jest antybiotyk. A antybiotyk to wiemy wszyscy, jak działa. Nie ma dobrego lekarza medycyny, który by zalecił człowiekowi profilaktyczne stosowanie fumagiliny. Bo fumagilina wyniszcza wszelkie bakterie, także te pożyteczne. Urządzenie, które puściłem do oglądania, jest bardzo proste urządzenie. Składnik, tutaj pokażę państwu może różne postacie tego urządzenia, ale generalna zasada jest taka, że matka pszczela jest zamknięta pomiędzy dwoma kratami odgrodowymi na przestrzeni 10 mm. Także tam w zasadzie pszczoły nie budują komórek i w ten sposób przerywamy czerwienie matki. I tu jest klucz zagadnienia. Stosowanie izolatora chmary to jest naśladowanie zachowania pszczół. Po to, żeby rójka zaistniała, rodzina musi mieć gromadę albo kilka gromad, w zależności od tego, ile tam roi zamierza wydać, pszczół takich, które na nowym miejscu w pustej dziupli zbudują całe gniazdo, odbudują włoszczynę i jeszcze najważniejsze, wykarmią swoje następczynie. One mogą to tylko zrobić wtedy, kiedy nie będą wyniszczane karmieniem larw w gnieździe macierzystym. Czyli najbardziej wyniszczającym zajęciem dla pszczoły jest karmienie larw. Jaka zachodzi sytuacja, kiedy my zamkniemy matkę w izolatorze? No tu naśladujemy pszczoły, bo pszczoły, jak chcą sobie wychować te młode pokolenia karmiciele, to ograniczają matkę w czerwieniu. Oczywiście nie tylko po to, bo dlatego też, żeby ona była zdolna do tego, żeby wylecieć w tym pierwiaku, prawda? Ale przede wszystkim po to, żeby dochować się pokoleń pszczół w maju na przykład, bogato odżywionych, zróżnicowanymi byłkami, które mają całą gamę aminokwasów i wtedy pszczoła może nabudować bardzo dobre ciało białkowo-tłuszczowe. I teraz my, zamykając matkę w izolatorze, stwarzamy stan przedrójkowy w rodzinie. Matka nie czerwi, pszczoły przestają ją karmić mleczkiem, bo jak ona nie czerwi, to jej nie karmią mleczkiem. Ale ze złożonego do tej pory czerwiu wygryzają się pokolenia, które rozglądają się po ulu, no nie ma kogo karmić, prawda? No to co? No to sobie zjadamy te byłki, które jeszcze są, i budujemy ciało białkowo-tłuszczowe. Matka sobie siedzi w izolatorze, jest połowa sierpnia, a nam wygryzły się zastępy pszczół niewyniszczonych karmieniem larw. I te pszczoły mają dożyć do zimy. Tutaj mam w punktach podane korzyści i teraz przechodzimy do sedna. Korzyści ze stosowania izolatora chmary. Oczywiście waroza, nie tylko waroa, nie tylko
osłabia i kaleczy pszczoły. Wiadomo, że pszczoła opanowana pasożytem żyje krócej o połowę. Ale to są wrota do następnych zakażeń. W tej jesieni, jak mówię, zainfekowanie Varroa było straszne. W wielu rodzinach, ja to skrupulatnie notuję, mam to zapisane, mogę pokazać w dostępach. W wielu rodzinach po pierwszym udymieniu spadło mi około 600 osobników. Po pierwszym udymieniu. A po drugim udymieniu, w dwóch rodzinach spadło mi po 15, a tak to 0, 1, 3. Czyli co? Czyli generalnie mogę założyć, że te dwie nieszczęsne rodziny, w których zostało 15 osobników, nadawały się do powtórnego odymienia. Natomiast te pozostałe nie. I tam powiem dlaczego. Nawet te 15 by nie przeżyły. Otóż są publikacje, niejaki Akimow to zbadał, że Varroa, która pasożytowała wcześniej na pszczole Cerana, była przystosowana do rozwoju osobowego tamtej pszczoły. I ona hodowała pokolenia krótkowieczne, takie jak w Indiach wystarczy, bo tam przecież na okrągło jest czerw i nie ma potrzeby, Varroa nie miała potrzeby przeżywać bez kontaktu z czerwiem 6 czy iluś miesięcy. W momencie, kiedy się przeniosła na do naszego klimatu, musiała się przystosować. To nie jest ewolucja, ale przystosowała się w ten sposób, że przeżyły osobniki, które dały radę przeżyć te 6 miesięcy bez dostępu do czerwia, bez termierzy czerwia. Czyli Varroa, korzystając z nowego gospodarza, jakim jest Apis mellifera, pszczoła miodna, zmieniła także swój rozwój osobowy. Jeśli ja zamknę matkę w izolatorze 15 sierpnia czy 1 września, prawda, to Varroa nie wyhoduje tych długowiecznych osobników. Ja się o tym przekonałem w poprzednich latach, kiedy odymiłem kontrolnie, po pierwszym odymieniu, odymiłem kontrolnie w pasiece 5 roczy. I tam mi spadło tak samo, tam 3, 4. Ale na wiosnę, jak odymiłem, nic nie było. Po prostu te nawet, które pojedyncze, które zostały, nie przeżyły, to nie była długowieczna. Ona nie przeżyła, nie przeżyła. Druga sprawa. No nie jest obojętne, czy odymiamy na przykład raz, no powiedzmy, że dwa razy, a 4. Ja słyszę od kolegów z koła, dymi 4 raz i Varroa się sypie. Dymi 5 raz, Varroa się sypie. Ja mu mówię, słuchaj, jest już październik, po co ci ten czerw? Weź widelec, zniszcz ten czerw, zobacz, co tam jest. Pani będzie wiedzieć, gdzie można kupić te izolatory.